Jezus Chrystus jest Synem Bożym, o którym Pismo Święte zaświadcza, że stał się człowiekiem i we wszystkim był podobny do innych ludzi. Wyjątek stanowi grzech, którego Jezus nigdy nie popełnił. To samo Pismo Święte mówi jednak o szczególnym wydarzeniu, jakim był chrzest w Jordanie. Wielu chrześcijan zadaje sobie pytanie, po co Jezus przyjmował chrzest, skoro nie miał grzechów, z których powinien zostać oczyszczony. Wydarzenie to było tak ważne, że mniej lub bardziej szczegółowo opisują je wszystkie cztery Ewangelie. Wszystkie umiejscawiają je jako pierwszy publiczny akcent zbawczej działalności Jezusa. Nas, wierzących w Chrystusa 2000 lat po tych wydarzeniach, wciąż intryguje kontrowersja, która stoi za chrztem Jezusa. Ale pocieszeniem może być dla nas to, że nie jest to reakcja odosobniona. Święty Mateusz Ewangelista opisuje nawet pewną drobną sprzeczkę świętego Jana Chrzciciela z Jezusem. Jan w swoim rozumieniu słusznie powstrzymywał Jezusa przed chrztem, tłumacząc mu, że on go nie potrzebuje. Również pierwszy Kościół nie od razu rozumiał taką formę symbolicznego i uroczystego rozpoczęcia publicznej działalności Jezusa Chrystusa. Znane są pisma apokryficzne, w których autorzy przedstawiają alternatywną wizję wydarzeń, w której Jezus, choć jest do tego namawiany, odmawia przyjęcia chrztu, używając tego samego argumentu. Syn Boży nie ma w sobie grzechu. Podejmując próbę zrozumienia chrztu Jezusa w Jordanie, należy przede wszystkim pamiętać o tym, że Janowy chrzest nie jest tożsamy z sakramentem chrztu świętego, którego dziś udziela Kościół. Jest tak dlatego, że początek sakramentów ma miejsce później, po śmierci Jezusa na krzyżu. Sakramentalny chrzest Jezus ustanowił dopiero po zmartwychwstaniu. Gdyby chrzest z Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów istniał przed ofiarą krzyżową Chrystusa, nie byłoby potrzeby odkupienia człowieka na Golgocie. O tej różnicy mówi zresztą sam Jan Chrzciciel, komentując ją następująco. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Chrzest w Jordanie należał do zbioru obmyć rytualnych, które były powszechne nie tylko wśród Żydów, ale też przedstawicieli innych religii starożytnych. Żydzi oczyszczali w ten sposób nie tylko siebie. Księga Kapłańska pełna jest opisów obmyć przedmiotów, narzędzi i odzieży, których należało dokonać, gdy tylko zachodziło podejrzenie, że uległy zanieczyszczeniu poprzez kontakt z nieczystym człowiekiem, zwierzęciem, substancją albo innym przedmiotem. Chrzest z rąk Jana był jednak czymś więcej niż tego typu rytualne czynności, bo wymagał od chrzczonych nawrócenia i wyznania grzechów. Starotestamentalne obmycia były tylko doraźnym środkiem zaradczym po fakcie. Tymczasem chrzest Jana dotyczył tylko osób, wymagał od nich pewnej deklaracji i zakładał konieczność dbania o to, by nie doszło do ponownego zanieczyszczenia, czyli mówiąc wprost, do ponownego grzechu. Przyjmując chrzest, Jezus wyraża solidarność z grzesznikami. W sensie mistycznym gest ten niesie w sobie pewien dodatkowy wymiar. Jezus, modląc się, zanurza się w wodzie, która nosi w sobie wszystkie grzechy ludu Bożego, a następnie zanosi je na Golgotę, gdzie składa sam z siebie doskonałą ofiarę. Na umocnienie zstępuje na niego duch niczym gołębica, taki sam jak ten, który unosił się nad wodami na początku świata, a którego Żydzi wyobrażali sobie właśnie w postaci gołębicy. Jest to w pewnym sensie symbol nowego stworzenia, które staje się udziałem człowieka wraz z rozpoczęciem publicznej działalności Jezusa. Tradycyjnie opowieść o chrzcie Jezusa w Jordanie traktujemy jako pewną alegorię pokory Zbawiciela. Nie ulega wątpliwości, że stanie w kolejce do chrztu z rąk świętego Jana Chrzciciela razem z grzesznikami i przejście tej samej procedury symbolicznego oczyszczenia z grzechów było dla Syna Bożego pewną ekstremalną formą uniżenia, w pewnych wymiarach podobną nawet do poniżającej śmierci na odkupienie grzechów tych samych ludzi, z którymi Jezus przyjął chrzest w Jordanie. Nie bez powodu teologia widzi bliski związek między zanurzeniem w wodach Jordanu, noszących w sobie grzechy ludu Bożego, a ofiarą krzyżową Chrystusa. Można jednak na tę historię spojrzeć jako na pewną formę manifestacji. W Ewangelii według świętego Mateusza możemy zauważyć pewne szczegóły, które rzucają dodatkowe, często pomijane światło na tę scenę. Mateusz pisze, że od Jana przyjmowano chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy. Procedura wyglądała najpewniej tak, że człowiek rozpoczynał swoje nowe życie najpierw zanurzając się,
a później przyznając się publicznie do swoich grzechów. Tymczasem Jezus po przyjęciu chrztu, jak opisuje to Mateusz, natychmiast wyszedł z wody. Czyli nie wyznał żadnych grzechów, a zatem postąpił inaczej niż wszyscy inni. Niestety w Ewangeliach próżno szukać opisu reakcji tłumu na tę sytuację. Nie ulega jednak wątpliwości, że musiało to zostać zauważone. Wspomniana wcześniej sprzeczka Jezusa ze świętym Janem Chrzcicielem kończy się, gdy Jezus wyraża wolę przyjęcia chrztu i gdy Jan wycofuje się. Ewangelia używa tutaj lakonicznego sformułowania „wtedy mu ustąpił”, które można rozumieć dwojako. Zarówno jako rezygnację z dalszych prób powstrzymywania Jezusa, jak i jako usunięcie się w cień i w zasadzie zakończenie własnej misji. Misją Jana było przygotowanie ludu Bożego na nadejście Mesjasza. Tymczasem z chwilą inauguracji jego zbawczej działalności i potwierdzenia tego faktu przez niebo, co szczegółowo opisuje Ewangelia według świętego Jana, Jan Chrzciciel usuwa się w cień i niedługo później zostaje stracony. Po to, by realnie zapoczątkować nową erę w dziejach ludzkości, w której niebo otwarło się nad Zbawicielem, a On sam z miłości do człowieka zaniósł na krzyż nasze grzechy. Nazywam się Tomasz Adamski, a to było Wiarygodne.